Siema, dzisiaj pierwszy Huzar Shots Vuelta Espania. Ze mną Sławek, pastor pasterski. Cześć. Kierowca naszego autobusu. Sławek na co dzień jest fizjoterapeutą w drużynie Bora Argon 18, ale na Tour de France i na Vuelcie dba o nasz autobus zwany pieszczotliwie Dominikiem. Sławek, powiedz, nie odrywając wzroku od drogi, która jest przed nami i prowadzi nas bezpiecznie na siódmy etap tegorocznego wyścigu Vuelta Espania, nie masujesz teraz? Nie masuję, ponieważ myślę, że mam wystarczająco dużo pracy przy autobusie i nie tylko. I mamy wystarczająco dużo fizjoterapeutów, aby masowali was kolarzy 9, więc ja nie jestem potrzebny do masażu na tym wyścigu. Powiedz, o której wstajecie, tak plus minus codziennie? Codziennie wstajemy około 6.37 i kładziemy się spać 11.12, więc no, dużo tyle, tyle pracy mamy, że codziennie to nie trzeba, tylko jazda autobusem. Codziennie trzeba umyć autobus, codziennie trzeba go poodkurzać w środku, posprzątać ten syf, który zostawiają kolarze. Kto tu jest największym brudasem, powiedz? Nie chcę mówić po nazwiskach, ale jest dwóch, tak, jest dwóch, którzy jeden jeździ w koszulce. Ale to nie ci półtora Polaka. Nie. Półtora Polaka, pełna kultura. Pełna kultura i czyści, bardzo czyści chłopacy, ale trafiają się tacy, po których naprawdę trzeba długo sprzątać i dużo sprzątać, ponieważ nie szanują naszej pracy. Kubuś są porozstawiane wszędzie, a papierek potrafi leżeć koło śmietnika, także. No ale to osobowość człowieka. Powiedz mi, co jeszcze robisz? Pranie, tak? Robię pranie, przygotowuję, no ładuję radia, przygotowuję jedzenie i picie wodę na wasz start i po finiszu recovery, proteiny, wszystkie szejki, które potrzebujecie do regeneracji. Jedzenie po etapie? Jedzenie po etapie. Także myślę, że masażysta, który nie masuje, robi za kucharkę, za praczkę, za kierowcę autobusu, za gościa od radii, za myjnię ręczną. Dokładnie tak. Za psychologa czasami. Za dostawcę piwa też, ale to cisza. Tylko dla specjalnych zawodników. W schowku zawsze jest jedna puszeczka na gorące dni. Specjalne życzenie. Papy tak. Schowana. A poza kolarstwem masz swój biznes, rozkręcasz swój biznes rowerowy. Masz 30 sekund, żeby szybko zareklamować swoją nową firmę. Dobrze, są to rowery Martello. Zapraszam na stronę martellorowery.pl. Spróbuję coś rozkręcić, koła, ramy, jeśli ktoś jest zainteresowany. Mam nadzieję, że uda mi się rozkręcić biznes przy pomocy tutaj też waszej i Bartka, więc no zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Trzeba próbować. Trzeba próbować, tak jak na wyścigu trzeba próbować odjeżdżać w ucieczki, próbować finiszować. Tak i w życiu normalnym trzeba zawsze dawać z siebie wszystko. Także Sławek jest jednym z dwóch ludzi w obsłudze z Polski. Następny jest Łukasz. Łukasz jest trochę mniej fotogeniczny od Sławka i nie chce za bardzo występować. Wczoraj się ogolił, więc chyba specjalnie specjalnie pod kamerę. Specjalnie powiedział, że wywiad nie chce. Nie widziałem naszego misia, ale spróbujemy go dorwać. Może zrobimy to z ukrytej kamery. Tak, Czarkowi damy ukrytą kamerę na masażu, bo Łukasz masuje Czarka. Łukasz jest miłośnikiem samochodów, ma ich chyba 7. Wszystkie Toyoty Seligi. Nie wiem dlaczego akurat. 5 ma ten. A, 5. 2 sprzedał czy rozbił? Sprzedał. Także pozdrawiamy ze słonecznej Hiszpanii. Jest fajnie. Góry. Codziennie robimy z 2,5-3 tysiąca metrów przewyższenia, chociaż mapka na to nie wskazuje. Jest gorąco, a nawet bardzo gorąco czasami. Także pozdrawiamy.
trzymajcie kciuki. 3,5 Polaka na Vuelcie, plus obsługa, czarka ręka, nogi do Rubiego i jedziemy walczyć o cokolwiek.